dobry wieczór. Wycinanki prasowe. Co ja Państwu dzisiaj powiem? Powiem to, że po lekturze obecnych numerów tygodników mam trochę wrażenie, że z tygodnikami opinii mamy podobny problem jak z polskimi partiami opozycyjnymi. A dlaczego? To za chwilę. Dlaczegoż to ja taką dziwną tezę postawiłem przed chwilą, że z tygodnikami opinii jest trochę jak z polskimi opozycyjnymi partiami. Może trochę jestem pod wpływem niedawno opublikowanego w Gazecie Wyborczej tekstu Agnieszki Kublik o tym, jak wyglądały wysiłki Platformy Obywatelskiej, a potem Koalicji Obywatelskiej w kolejnych wyborach od 2015 roku. Smutny, krytyczny tekst. Niby dla mnie przynajmniej trochę odkrywający Amerykę, bo to właściwie było wiadomo, ale rzeczywiście publicznie w mediach głównego nurtu o tym się nie mówiło, albo mówiło niechętnie, czy półgębkiem. Więc Kublik tutaj trochę wywaliła kawę na ławę, choć wielu też konkretów nie podała, no ale tak niestety jest. Dlaczego tak z kolei się przejmuje tygodnikami opinii? Bo one jednak są w obiegu informacji w demokratycznym kraju bardzo ważne. Nawet jeżeli już nie są czytane tak masowo jak kiedyś. Kiedyś jeden tygodnik Polityka sprzedawała, pamiętam, nie wiem, 250 tysięcy egzemplarzy, a dziś wszystkie te trzy, niestety tygodnika powszechnego znowu nie mam, nie dojechał z Krakowa, te wszystkie trzy nie osiągają takiego poziomu sprzedaży, jest dużo gorzej z tym. Niemniej no, ciągle prawdopodobnie czytane są głównie przez ludzi z wyższym wykształceniem, przez część przynajmniej polityków, przez myślę, część polskich elit, więc trochę to jest istotne. I pytanie oczywiście brzmi, czy one są takie nijakie, jak zaraz to spróbuję pokazać, że też nijakie są te elity, czy też elity są nijakie, bo takie są tygodniki. To jest oczywiście trochę taki problem, co było pierwsze, jajko czy kura. Mi się wydaje, że to są niestety niebezpieczne sprzężenia zwrotne. Jedno się przekłada na drugie, a w tygodnikach tę tezę powtarzam zresztą tutaj od miesięcy, też mści się okrutnie potworne ludzkie oszczędności, oszczędności na ludziach, na dziennikarzach, jest ich coraz mniej, są coraz gorzej wynagradzani. Swoje jeszcze dołożyła pandemia, w sensie, że praca się przeniosła do domu. Oczywiście są różne zawody, ale ponieważ bardzo długo uprawiałem dziennikarstwo czy też redaktorstwo, mogę Państwu powiedzieć, nigdy naprawdę żadne dobre pismo nie powstanie za pomocą robienia przez ludzi w ich domach prywatnych. Dobra redakcja to jest redakcja, która się codziennie spotyka, kłóci, rozmawia, dyskutuje, żartuje, cokolwiek robi. Dopiero z tej energii coś wynika. A jeżeli do tej całej bidy i nieszczęścia tygodników dodać jeszcze to siedzenie głównie po domach, no to katastrofę mamy gotową. Przede wszystkim wiadomo, co było bardzo ważne w poprzednim tygodniu, no bo siłą rzeczy ten obszar czasowy ogarniają tygodniki opinii, czyli wszystkie sprawy związane, powiedziałbym, najkrócej już tak hasłowo z tęczową flagą w Warszawie i nie tylko. I cóż mamy w Newsweeku? Nic, w przeglądzie nic, Polityka. Faktem jest, że zamykana trochę później, bo wychodzi do kiosków, trafia w środę, ale jest już z drukarni, wychodzi we wtorek. Ma coś na ten temat. No kiepsko. Ja rozumiem, że Newsweek i Przegląd nie dały rady napisać czegokolwiek o tym, co się stało w związku z wyborami na Białorusi, bo na to rzeczywiście było mało czasu, ale już na te pozostałe polskie tematy czas był. Być może krótki, no ale na tym właśnie polega dobra redakcja, że jest w stanie się sprężyć. Jeżeli dzieje się coś naprawdę istotnego, to jest w stanie to jakoś nam zinterpretować. Nie przedstawić informacyjnie, bo to jest rola portali internetowych i dzienników, tylko jakoś spróbować zinterpretować. Ta próba w ogóle nie została podjęta. Nie dziwię się. No, prawdopodobnie ktoś nie wpadł, ktoś nie miał czasu, ktoś wyjechał na urlop, no ale na litość boską. Co tydzień płacimy tyle samo za te tygodniki. Nie mamy zniżki na to, że redakcje są na wakacjach, a stan zatrudnienia już od dawna, niezależnie od wakacji, się zmniejszył. Żeby nie być gołosłownym, to prawie że przekartkuję te trzy numery. Newsweek. Na okładce Jerzy Sztur, wybitny polski aktor,
O ile pamiętam, to nie tak dawno też wniósł Kubo wywiad ze Szturem. Niestety tego wybitnego aktora spotykają różne prywatne nieszczęścia. Wcześniej miał zawał, teraz udar. Rozumiem. Znam trochę sytuację udarową, bo miałem takie sytuacje w rodzinie, ale z całym szacunkiem długi wywiad samego Tomasza Lisa z Jerzym Szturem jest być może dla fanów tego aktora bardzo ciekawy, czy również aktora jako człowieka, ale tak naprawdę nie jest to kładką w tygodniku opinii, jednym z dwóch największych w sytuacji, kiedy tak wiele innych ważnych spraw się dzieje w Polsce. Mamy tu takie rytualne narzekania na naszą rzeczywistość, na politykę. Przy okazji oczywiście jakieś różne smutne, na szczęście nie tylko smutne, wątki prywatne, ale to właściwie tyle. No, być może do pisma People by się to nadało. Potem mamy tekst Aleksandry Pawlickiej, świetnej dziennikarki, o tym, że o zaprzysiężeniu Andrzeja Dudy i co jakby z tego wynika, że prezydent ślubuje na wierność konstytucji, a ją łamie, a opozycja jest podzielona i to źle wróży na najbliższe lata. Szczerze powiem, czytałem o tym już jakieś 1574 razy. Nic na ogół z tych tekstów nowego zupełnie nie wynika. Kolejny tekst, ja do tej pory omijałem tego autora, Cezarego Michalskiego, który od pewnego czasu jest najwybitniejszym polskim symetrystą. Choć jak pamiętam jeszcze nie tak dawno, ten symetryzm, czyli ten mówiący PiS, PO, jedno zło, straszliwie zwalczał, ale również dużo delikatniejszego odmiany. Tak naprawdę do tamtego symetryzmu wrzucał wszelkie głosy, które odważały się na jakąkolwiek krytykę Platformy Obywatelskiej. One już były symetryzmem i służeniem złu i wrogowi. No, tym razem muszę powiedzieć, osiągnął duży sukces Michalski, choć to nie jest pierwszy tekst. Otóż on teraz stał się wyznawcą takiego symetryzmu, że całe zło to jest polska lewica. I ja wcale nie przesadzam. Tym razem tak się jego tekst zaczyna. Populistyczna, antyliberalna lewica nie ma dziś władzy w prawie żadnym państwie poza Kubą, Koreą Północną i Wenezuelą, a nie są to przykłady zbyt zachęcające. Nie znaczy to jednak, że nie ma władzy nigdzie. Ma bowiem władzę na niektórych przynajmniej wydziałach uniwersytetów i w części liberalnych mediów. I żeby było jasne, potem się okazuje, że ci polscy odpowiednicy dyktatorów Kuby, Korei Północnej i Wenezueli to są ludzie z okolic Razem, z okolic Krytyki Politycznej. Muszę powiedzieć, trzeba na głowę upaść, ale może nie tylko na głowę, bo też jest dość charakterystyczne, że właściwie tutaj Cezary Michalski powtarza narrację PiSu, która niekoniecznie tylko lewicę, tylko w ogóle pewne modernizacyjne prądy na Zachodzie i pewien standard etyczno-polityczny na Zachodzie uznaje za lewacki spisek zagrażający istocie demokracji. No i Michalski tutaj znowu, jak przed laty, bo przypomnę, że kiedyś dawno temu, no dawno, kilkanaście lat temu, był zażartym miłośnikiem pierwszych rządów pisowskich, a tu jakby do tego wraca. No, ciągnie wilka do lasu. Nie polecam tego do czytania, patrzę na to z rosnącym zdumieniem. Potem mamy tekst, interesująca rzeczywiście sprawa, acz myślę nie jakiś gigantyczny problem, bo wykryte przez Jakuba Korusa z Newsweeka sprawę, że jest w pewnym prywatnym warszawskim szpitalu. Kilka razy w miesiącu przychodzą na świat dzieci ukraińskich matek zastępczych. Nie mijają dwie doby od porodu, a po niemowlęta zgłaszają się pary z Francji, Niemiec oraz Hiszpanii. Nie wiedziałem rzecz do zastanowienia, na ile jest to niedopuszczalne, ale czuję, że prokurator generalny Ziobro może natychmiast się tym zainteresować i na przykład położyć całkowity szlaban na to, żeby jakiekolwiek urodzone niemowlę mogło z Polski wyjechać, co może oczywiście skończyć się klasycznym wylaniem dziecka z kąpielą. Cóż dalej? Przyczynkarski, ale też, bo o tym już wiele razy pisano, tekst o tym, że ojciec Rydzyk teraz postanowił się zaprzyjaźnić z Żydami, bo mu wyszło, że i z Izraelem, bo wyszło mu, że na tym więcej zarobi i tworzy Park Pamięci Narodowej, w którym
ma być 40 tysięcy nazwisk Polaków ratujących Żydów w czasie Holokaustu. No dowcip polega na tym, że te 40 tysięcy jest wzięte spod brudnego palca albo spod kubki dolarów czy też euro, bo Yad Vashem, które ma bardzo precyzyjne zasady jednak ustalania, na ile to, że ktoś rzeczywiście ratował albo przynajmniej próbował ratować, ma tych Polaków zdaje się około 6 tysięcy, jak Rydzyk ich sobie tak, w takiej liczbie zgromadził, a to tak, że właściwie każdy może zadzwonić do niego czy napisać i powiedzieć, że on albo jego rodzice i dziadkowie to oni ratowali Żydów. Więc myślę, że na przykład radośnie mogło zgłaszać się potomkowie szmalcowników. No, jakiś kontakt z Żydami w końcu mieli, prawda? Więc jest to kolejna chucpa rydzykowska, ale no, nie dziwiąca, tak? Chyba już nas nic na temat ojca Rydzyka nie zdziwi. Potem mamy kolejny tekst, jak to teraz jest kiepsko z wakacjami, bo to zagrożenie covidowe. To może nie 1500, ale tak 947 tekst, który na ten temat czytam. Potem chyba w sumie najciekawsza rzecz w tym numerze to jest wywiad z profesorem Mirosławą Marody, znakomitą polską socjolożką z Zakładu Psychologii Społecznej Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest tutaj kilka myśli, które można by polecić, acz szczerze powiem jest to jakiś, nie wiem, 15 mniej więcej wywiad mądrego polskiego socjologa, który mówi mniej więcej to samo, jak to jest z tymi podziałami wśród Polaków. Temat ważny, no nie wiem, być może metodą, że będziemy bezustannie mówić to samo, to coś się w nas zmieni, ale nie jestem taki pewien. Jak dla mnie ciekawsza jest rozmowa Pawła Smoleńskiego z Bartłomiejem Gajosem, historykiem z Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, na temat tych wrednych polskich komunistów, jak Feliks Dzierżyński, czy Julian Marchlewski, czy Feliks Kohn, którzy utworzyli ten pseudo-polski rewolucyjny rząd w 20 roku, w czasie wojny polsko-sowieckiej. I to jest ciekawe, ponieważ idzie trochę pod prąd takim czarno-białym określeniom. To znaczy, żeby było jasne, ani Smoleński, ani pan Bartłomiej Gajos nie chwalą oczywiście tych ludzi, bo ich ocena jest jednoznaczna, ale mówią, że to nie jest tak, że oni przez to nie byli Polakami. Byli Polakami, którzy myśleli w zupełnie inny sposób, a to, że nie chcieli niepodległej Polski, nie wynikało z tego, że byli wrogami Polski. Oni po prostu uważali, że czas narodów i państw narodowych już przeminął. Zapewne głęboko się mylili, ale warto też o tej optyce, która wtedy była dość powszechna i wcale nie ograniczała się tylko do sowieckiej Rosji, pamiętać. Ten wywiad dobrze coś o tym mówi. No, potem mamy kolejną rozmowę z Aleksandrem Milinkiewiczem, znanym białoruskim opozycjonistą, ale to jest jeszcze przed tym, co jakby się tak naprawdę strasznego w ostatni weekend i nadal na Białorusi dzieje, więc troszkę jest to już tekst spóźniony. Potem mamy jakiś amerykański materiał, potem mamy kolejną, bo też czytałem już takich sporo, próbę zrozumienia, co tam się dzieje w tym Chabarowsku, gdzie miejscowi obywatele stanęli murem za gubernatorem, który jest antyputinowski, jest też właściwie faszystowski. I tenże gubernator Siergiej Furgał już siedzi w areszcie w Lefortowie, ale tam rzeczywiście trwają ogromne protesty, co jak na jednak dzisiejszą Rosję jest dość niezwykłe. Potem mam znowu kolejny tekst o tym, że samorządy będą miały kłopoty z pieniędzmi, mimo tego, że wydawało się, że PiS im coś rozdaje. Ale znowu, nie jest to tekst, który niestety przynosi mi jakiekolwiek nowe informacje. Potem mamy, że Trump wydał wojnę TikTokowi. 327 tekst na ten temat. Właściwie, no być może jeszcze też znowu, ale znowu kolejna rozmowa. Proszę zwrócić uwagę, jeżeli coś rzeczywiście jest ciekawe, i to powtarzam zresztą też od wielu tygodni, to są na ogół rozmowy, czyli cała zasługa redakcji polega na tym, że dziennikarz znalazł ciekawego rozmówcę i go trochę na nim żeruje, tak? Znaczy wykorzystuje jego wiedzę.
Choć jak powtarzałem też zawsze, jasne, wywiady tak, problem polega na tym. Wywiad w prasie został stworzony do uzyskania opinii. Natomiast do zdobywania informacji byli zawsze przeznaczeni dziennikarze. Tymczasem teraz bardzo wiele tych wywiadów polega na tym, że w tym wypadku pani doktor habilitowana Wiktoria Wróblewska, profesor SGH i członek Komitetu Nauk Demograficznych PAN, zastępuje trochę dziennikarza, bo ona dziennikarce Dorocie Romanowskiej po prostu mówi, jak to wyglądało po kolei z walką ludzkości z epidemiami, które, jak wiadomo, gnębiły nas od bardzo dawna, może w ogóle od zawsze. I wszystko okej, tylko jak mówię, problem polega na tym, wywiady są od uzyskiwania opinii. To dziennikarz powinien zgromadzić materiał informacyjny, a tutaj jest trochę tak, że po co gromadzić materiał informacyjny, jak można sobie wziąć panią doktor habilitowaną i ona za nas to zrobi, bo ona ma to wszystko w głowie. Tak? No, znaczy, dobrze, że chociaż tyle się dowiedziałem, ale wolę to stare, klasyczne dziennikarstwo. I właściwie to już jest wszystko. No. Są jakieś jeszcze takie ciekawostkowe tematy o pewnym pisarzu skandynawskim, który był takim trochę odpowiednikiem Marka Hłaski czy Jamesa Deana. Ciekawe, nie słyszałem o nim, przyznaję, Stig Dagerman się nazywał, ze wstydem może powinienem, no ale to tygodnik daje mi to nadrobić, więc o to nie mam żadnych pretensji, bardzo dobrze, niech takie materiały sobie się pojawiają. I dużo takich drobiazgów kulturalnych, wyniosły tylko zawsze na bardzo przyzwoitym poziomie. Ale to jest wszystko. Czy kupiłbym, gdybym dla Państwa nie przygotowywał tego programu? Nie, nie kupiłbym, niestety. Mówię to z żalem, choć jak wiecie, bezustannie powtarzam, kupujcie, kupujcie, wspomagajcie, no ale muszę być też uczciwy wobec Państwa, a nie tylko wobec tych redakcji. Przegląd, jak zawsze, ten zdecydowanie biedniejszy kuzyn, który też wybiera sobie temat, że wojsko pada łupem polityków, a rzecz po prostu polega na tym, że to jest rozmowa, dużo obszerna rozmowa z generałem broni Waldemarem Skrzypczakiem, odsuniętym, że tak powiem, przez PiS od władzy. Rozmowa na takim poziomie ogólności. Ja rozumiem, że pan generał nie może pewnych rzeczy mówić, bo jednak odsunięty, ale pewnie go tam obowiązują jakieś zasady. Więc poza tym, że jest źle, kiepsko i że ten rząd jest kiepski i źle robi z wojskiem, ale poprzedni rząd, żeby było jasne, też był kiepski, no to ja już to też słyszałem 1000 razy. A cała rada polega na tym, żeby wojskowi mieli więcej honoru. Humoru też by mogli mieć więcej, więc jak dla mnie nie byłby to temat okładkowy, tak bym powiedział. Jest też i znowu rozmowa z europosłem profesorem Dariuszem Rosatim o tym z kolei, jak to Morawiecki kłamie na różne tematy ekonomiczne. 2047 taka rozmowa albo taki tekst o tym, jak to oni kłamią, no i co? Znaczy, ja rozumiem, że trzeba głośno mówić, że oni kłamią, bo kłamią, tylko co z tego wynika dla czytelnika? Czy to taki sobie możemy zorganizować kolejny kwadrans niechęci, czy też nienawiści wobec premiera Morawieckiego? Może. Jak dla mnie to trochę za słaby pomysł na to, żeby z tego robić no, formalnie pierwszy w ogóle materiał w numerze. Potem mamy o tym, że mieliśmy zrobić samochód elektryczny, bo tak zapowiadał premier Morawiecki i nie zrobimy. Wiem to, 3475 razy o tym czytałem. Potem jest, że Polacy znów się topią latem. No, gdyby nie był to temat tragiczny, to bym powiedział, że jest klasycznie ogórkowy, czyli latem zawsze trzeba napisać, że się topią. I znowu, no niestety, ale niewiele z tego nie wynika. Po prostu toniemy, bo toniemy. Potem mamy rozmowę z Urszulą Nowakowską, prezeską Fundacji Centrum Praw Kobiet. Po co nam konwencja stambulska, którą, jak wiadomo,
część przynajmniej PiS-u i prawicy chce wypowiedzieć. Nie jest tutaj, nie znalazłem tu nic nowego, ale przynajmniej uczciwie powiem, być może to trzeba ludziom wbijać do głowy, żeby jednak pamiętali. Potem znowu mamy o arcybiskupie Jędraszewskim i znowu po raz 10475 dowiaduje się, że Jędraszewski jest złym człowiekiem. Jest złym człowiekiem. I to właściwie jest parę jeszcze ciekawostek i to właściwie jest koniec rzeczy, może poza jeszcze dość tajemniczym kolejnym wywiadem z doktorem Pawłem Grzesiowskim, bardzo znanym, bo on wielokrotnie się wypowiada na temat COVID-u i jest, zdaje się, autorytetem w tej sprawie. I tu jest o tym właściwie taki prostujący, że jeszcze nic nie wynaleziono, co by mogło pomóc, skutecznie pomóc w leczeniu COVID-u, ale pod tym jest tajemniczy, pod tą rozmową Anny Brzeskiej jest tajemnicza formuła, wywiad nie był autoryzowany. Co oczywiście w takim momencie zaczynam się zastanawiać, czy to znaczy, że jest inaczej niż w tym opublikowanym wywiadzie mówi dr Grzesiowski, czy też jest tak samo. Redakcja nie powinna zostawiać czytelnika z takim lękiem, takim niepokojem, szczególnie w takim temacie, w takich kwestiach, które są, jak wiadomo, potwornie obciążone mnóstwem dezinformacji, kłamstw, niejasności itd., itd. Jeżeli to jest tylko czysto techniczna rzecz, że wywiad nie był autoryzowany, a generalnie dr Grzesiowski naprawdę tak uważa i taki jest stan dzisiejszej wiedzy, to należałoby to powiedzieć, a nie tak dziwnie zostawiać. I wreszcie polityka, no, która jako jedyna jednak zajęła się, jak już mówiłem, sprawą umownie rzecz biorąc tęczy, choć muszę powiedzieć, że męczę tęczę jest dla mnie troszkę może zbyt grepsiarsko radosnym dowcipaskiem jak na ten temat. Męczą za tęczę, tak. Tutaj mi jest wspaniała ekipa dopowiada, że się pomyliłem, ale nie, znaczy pomyliłem i nie, męczą za tęczę, ale jest tutaj ten rodzaj takiego żartu, takiego bliskiego gdzieś tam rymu. No ja bym na tak niefrasobliwy tytuł się nie zdecydował, ale nie wiem, może jestem już starym ramolem i należy się bardziej śmiać niż ja. Być może. Natomiast tak czy inaczej, brawo, że polityka tym się zajęła. O tym pisze Jerzy Baczyński we wstępniaku i choć ma różne zastrzeżenia do tak zwanej sprawy Margot, to przynajmniej uczciwie przytacza na przykład argumenty tych osób, które jej bronią. Również jakoś specjalnie doproszony jeszcze Jarosław Kuźniar też pisze o napaści na tolerancję. Polityka zdążyła też wiele nie mogła, ale trochę zaobserwować w sprawie Białorusi, wyborów białoruskich. Ale jest przede wszystkim bardzo solidny i dobry tekst Agaty Szczerbiak i Aleksandry Żelazińskiej, czynny udział w zbiegowisku, czyli jak cała ta sprawa zaaresztowania Margot się rozegrała i czym się skończyła, jak wiemy, 50 zatrzymaniami, więc za to cześć i chwała. Jest przede wszystkim bardzo ciekawy, trudny, bo to jest prawniczy tekst Ewy Siedleckiej, no, jednej z najwybitniejszych dziennikarek specjalizujących się w sprawach prawnych, o tym, jak PiS podsłuchuje i inwigiluje opozycję. Ale to, co jest właściwie najsmutniejsze w tym tekście, to nie to, że PiS to robi, bo chyba nie mam żadnych złudzeń, że jak mogą złamać prawo, to je złamią, tylko w tym, że tak naprawdę opierają się na różnych, znowu, nie pierwszy to raz, ewidentnych wcześniejszych winach Platformy Obywatelskiej, która po prostu pewnych spraw nie dopilnowała, olała, nie wprowadziła różnych rozwiązań systemowych. No i takie w związku z tym mamy też skutki, to znaczy oczywiście można powiedzieć, że i tak PiS mógłby sobie wszystko zmienić, ale dlaczego Platforma podała im na tacy tak prostą możliwość ewidentnego łamania prawa, ale którego nie można udowodnić, nie można skontrolować, bo Polska nie ma takich mechanizmów, mimo że różne instytucje europejskie o takie rzeczy prosiły, wzywały, żądały wręcz, to Platforma nie zadała sobie trudu, żeby takie bezpieczniki do tej sytuacji wprowadzić i żeby przynajmniej można było mówić, że PiS
drastycznie na przykład łamie polskie prawo. Nie, nie musi łamać. Platforma mu podała to łamanie na tacy. Ale jest też ciekawy wywiad z badaczką zachowań kobiet Katarzyną Pawlikowską, która tłumaczy, dlaczego tak relatywnie wiele kobiet zagłosowało na Andrzeja Dudę. To jest zawsze ciekawe, bo trochę przestajemy wtedy widzieć tych po drugiej stronie frontu, tych naszych wrogów zaprzysięgłych, jako takie schematyczne sylwetki. Tu jest bardzo wiele jasnych interpretacji tych zachowań i przede wszystkim jest znowu powiedziane o tym, jak to opozycji w ogóle się nie chciało sięgać na przykład do środowisk kobiecych na wsi czy na prowincji. Natomiast PiS to robił. No potem mamy kolejny odcinek serialu o tym, jak to PiS buduje Muzeum Bitwy Warszawskiej, ale szczerze powiem, skandal. 4352 tekst na ten temat. Potem mamy niestety też kolejny enty tekst o tym, że właściwie to nie bardzo wiadomo, jak to będzie z tą edukacją od nowego roku szkolnego. Wiem, czytałem. Bardzo sympatyczny wywiad z mądrym człowiekiem, jaki jest niewątpliwie pisarz i grafik Marcin Wicha. Właściwie to z takich rzeczy, które bym tak spokojnie mógł polecić jako hity numeru. To nie znaczy, tutaj jest wiele różnych drobniejszych, czy może mniej prominentnych tematów, które oczywiście można przeczytać. I nic by się strasznego nie stało, gdybyście Państwo je przeczytali. Ale bomby specjalnej nie ma. Jest za to jeden tekst, który idzie, powiedziałbym, wbrew wszystkim naturalnym naszym trendom, czyli tym, że my bezustannie tylko wypowiadamy myśli i poglądy pesymistyczne o tym, że jest źle i będzie jeszcze gorzej, ale o tym za chwilę. Bo też z Michałków, ale niesłychanie sympatycznych, jest rozmowa z paleontologiem, autorem wydanej właśnie w książce Dinozaury odkryte na nowo, o tym, jak one były kolorowe oraz że były strasznie głupie. To też jest może pocieszające, że nie tylko my jesteśmy głupi, prawda? Dinozaury też były głupie i wyginęły, ale były kolorowe. Problem jest taki, że jak chcemy być kolorowi, to nas się wtedy zamyka w aresztach. No. Trudno. Natomiast właśnie tak na puentę, to Edwin Bendyk, który relacjonuje poglądy na ten temat, czy ludzka natura jest dobra, czy jest zła. I powiem tyle, żeby Państwu zaostrzyć apetyt, że są różne przesłanki, żeby sądzić, że wyśmiewany przez nas Jean-Jacques Rousseau, który twierdził, że człowiek nieskażony cywilizacją jest z natury dobry, że on jednak miał sporo racji. I są na to różne naukowe dowody. Ale to tyle. Nie będę Państwu więcej zdradzał tej tajemnicy. Jeżeli już chcecie jakieś inne tajemnice, to też jeszcze w tej samej polityce. Też ciekawy, historyczny, przyczynkarski, ale bardzo ciekawy tekst o generale Stanisławie Bułaku Bałachowiczu. Jeżeli ktoś pamięta, to pisał o nim dawno temu Marian Brandys też bardzo ciekawie. A tutaj Piotr Korczyński przypomina, kto to był ten Wataszka, nazywany wręcz ostatnim kmicicem II Rzeczpospolitej. Polityka mimo wszystko najciekawsza z tych wszystkich tytułów, które tutaj staram się zrecenzować. Ale nie zmienia to faktu, że mam takie wrażenie, że to, i tu wrócę do tego, od czego zacząłem to spotkanie z Państwem, że to, co łączy polskie partie opozycyjne z polskimi tygodnikami opinii, to jest tupolewizm. Tak bym to powiedział. Tupolewizm to nie jest tylko nieprzestrzeganie procedur organizacyjnych w różnych instytucjach, to jest też pewna postawa polegająca na tym, że jakoś to będzie, że no trudno, tak krawiec kraje, jak mu materii staje i tak dalej, i tak dalej. Skutkiem tego otrzymujemy cały szereg różnych tekstów napisanych dla ludzi, bez których ci ludzie naprawdę mogliby żyć.
A to niedobrze, bo jeżeli ludzie mogą żyć bez tekstów pisanych przez czołowe media, to po co nam te media?